treść uchwały była już czytana na poprzedniej sesji. Nie chciałbym się tutaj powtarzać. Jedynie chciałbym tutaj złożyć apel taki i zaapelować do wszystkich radnych, żeby zakończyć już tą sprawę i żeby tą porozumiewawczą, polubowną i korzystną dla wszystkich trzech stron uchwałę przyjąć. Ja muszę tylko tutaj jeszcze stwierdzić, że naprawdę spójrzmy troszeczkę z tych własnych ambicji i zbliżmy się do zdania społeczeństwa, do zdania kupców i przyjmijmy tą uchwałę. Ja jeszcze tylko dodam, że jest to wielką niedogodnością nieprzyjęcie tej uchwały, dlatego że Biuro Rady policzyć musiało wszystkie pieczątki wszystkich kupców, którzy złożyli tą skargę i co miesiąc Biuro Rady musi wystosować do każdego z tych kupców oddzielne pismo odpowiadające tym, że zostało to rozpatrzenie przełożone na kolejny miesiąc. Są to koszty związane z przesyłką i są to niepotrzebny czas, który marnujemy, a to jest rzecz naprawdę nie aż tak istotna, żeby kruszyć kopię oto trzy. Kto miał rację, tam wszyscy mieli po trochu racji i trochę też nie mieli racji. Także apeluję jeszcze raz, żeby przyjąć tę uchwałę naprawdę woli porozumienia i współpracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślałem, że panie z Biura Rady co miesiąc muszą liczyć te pieczątki, ale to nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pan wicestarosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no ja przychylam się do tego, co oczywiście pan Teodor Grobelny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powiedział, no w tym, że mnie niepokoi sama treść tej uchwały, dlatego że ona nie zmieniła się ani o jotę w stosunku do poprzedniej treści, więc dlatego też jestem co nieco zdziwiony, dlatego że chciałbym przypomnieć, ja nie chcę przytaczać wszystkiego, co mówiłem na ostatniej sesji, ale brakuje mi takiego w tym paragrafie pierwszym stwierdzenia wyraźnego, czy komisja po prostu stwierdziła naruszenie prawa przez starostę w związku z organizacją kiermaszu na terenie galerii po prostu, czy też nie. No bo tak, to dla mnie to nie jest jednoznaczne stanowisko, bo uważam, że powinno być wyrażone w formie opinii. Jest zasadne, nie jest zasadne. W odniesieniu do skargi, która została, przypominam, złożona 16 grudnia 2013, przepraszam, 6, się przejęzyczyłem, 6 grudnia 2013 roku i to właściwie skarga była skierowana przeciwko właśnie zorganizowanemu przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie kiermaszu Bożonarodzeniowym na terenie Galerii Jarocińskiej. No i dlatego, proszę Państwa, no nie rozumiem, jak gdyby kwestii tego, że tutaj w tym przypadku akurat Komisja Rewizyjna jest uparta w swoim działaniu, no ale myślę, że każdy z nas po prostu zagłosuje nad tą uchwałą, tak jak uważa. Dziękuję.